Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Stanisław Kmiecik, malarz wykorzystujący do tworzenia swoich prac nogi i usta, jest dowodem na to, że chcieć to móc. Jego prace, prócz licznych wystaw, można znaleźć także na kartkach świątecznych i kalendarzach wydawanych przez AMON, wydawnictwo zajmujące się rozpowszechnianiem prac niepełnosprawnych artystów. Podczas spotkania z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, Stanisław Kmiecik zaprezentował swój talent przed oczami dzieci, które były zdumione umiejętnościami artysty. Na kartce papieru specjalnymi akrylowymi pisakami tworzył za pomocą nóg. Słuchajcie, ja wam coś narysuję tutaj na pomocy. Powiem wam, że mam fajne pisaki. To są pisaki, proszę ja was, że mają troszkę farbę akrylową. To jest taki nowy wynalazek, zobaczymy. Na razie się to sprawdza, fajnie to wygląda. Dlaczego zdecydowaliście się państwo zaprosić akurat pana Stanisława Kmiecika do szkoły? Zdecydowaliśmy się z tego względu, że niedawno obchodziliśmy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 6 grudnia. Poza tym jest to związane z naszym projektem edukacyjnym Szkoła z Klasą 2.0, w ramach której otwieramy tak jakby szkołę. Otwieramy na współpracę z różnymi instytucjami, ale też z ciekawymi ludźmi. Na początku, jak się rodzi takie dziecko niepełnosprawne, to ono nie wie, że coś jest z nim nie tak. I poznaje świat tak, jak mu natura na to pozwoliła. Kiedy pan Stanisław się urodził, to za ręce posłużyły mu stopy. I w naturalny sposób wtedy, kiedy wybrali się wszystko, czy nasze rodzeństwo w rączki, to mały Staś brał wszystko stopy. Dla dzieci, które się rodzą bez rąk, później zaczynają chodzić. Jak odbierane są obrazy i wystawy, które razem z panem Stanisławem prezentujecie? Dlatego właśnie jeździmy po szkołach, ponieważ widzimy duże zapotrzebowanie na to, żeby młodych ludzi uczyć, jak rozmawiać z innym człowiekiem, nie przez pryzmat niepełnosprawności, tylko patrzeć na niego tak, jak na normalnie, na drugiego człowieka. I to staramy się pokazywać, to staramy się robić. Obrazy są odbierane bardzo dobrze, tak samo jak twórczość pana Stanisława. Nie staramy się dzieci zamęczać, specjalnie przybieramy tom taki żartobliwy, często się przekomarzamy, żeby to było takie bardziej dla nich przystępne, zjadliwe, żeby chciały z nami rozmawiać, żeby zobaczyły, że niepełnosprawny człowiek jest taki sam jak one, nie gryzie, ma swoje pasje, zainteresowania, lepsze, gorsze dni. I tyle. Wydaje mi się, że jak pokażemy młodemu człowiekowi, że można normalnie żyć bez względu na to, jak, co natura nam przyniosła, wydaje nam się, że będzie po prostu łatwiej. Jest to taka misyjność, mi się wydaje, że tu sobie siedzimy, rysujemy i gadamy. Monika prowadzi i opowiada rzeczy, które powinny wiedzieć, to liczby i daty, a ja robię swoje. Ale to jest ważne, żeby dzieciaki się oswoiły, bo są najmłodszym naszym takim, no powiedzmy, w społeczeństwie jakimś nośnikiem naszej wiedzy, naszych jakichś specjalnych trosk. One jak się nauczą za młodu, to później będą obywatelami pełnoprawnymi i super będą sobie w życiu radzić i będą otwarci na innych, nie tylko niepełnosprawnych. Czy pan może być przykładem na to, że sztuka nie zna barier? No z tą sztuką bez barier to jest różnie, bo jak jest bardzo ktoś chory i sparaliżowany, to faktycznie potrafi malować ustami, no ale są bariery takie logistyczne, że nie namaluje tego słonia na tym. Na ścianie, ale namaluję małego słonia na kartce, to może tyle. Także to jest zależy od punktu przyłożenia. Ustawcie się też, proszę, macie gęsi? Też,